Dotknij, Panie, moich oczu, abym światło widział znów. Moje usta otwórz, bym Twe słowo głosić mógł. Chcemy patrzeć, chcemy słuchać. Ześlij, Panie, swego ducha. Jego światło, Jego tchnienie. Niech wypełni całą ziemię. Otwieraj nas na słowo, gdy przemawia Pan. Wlej w nasze serca pokój i obmyj je z ran. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Życiodajny ześlij płomień, rozpal ognia żar. Chcemy patrzeć, chcemy słuchać. Ześlij, Panie, swego ducha. Jego światło, Jego tchnienie. Niech wypełni całą ziemię. Biała czapeczka, czarna czapeczka. Która lepiej komu będzie służyć? No na pewno czarna posłuży lepiej. Ale mokra. Gdzie się wybieracie? Na lednicę. Na pewno? Na pewno. Dacie radę? Oczywiście. Damy. A powiedzcie nam, jak długo biegacie już? 3 lata. Ja od 4, ale krótsze odcinki. Zdecydowanie krótsze, dziesiątki przeważnie. Pierwszy maraton? Pierwszy. A wrotki wzięte? Nie, ale mam nadzieję, że znajdą się tacy, którzy mnie poniosą w razie W. Co Was skłoniło do biegania? Mnogość intencji. Intencja, tak? A Pani? To znaczy, no też można powiedzieć, że szczególnie intencje, ale też dla własnego, dla siebie, dla własnego ja, dla kondycji, dla sprawdzenia. Ktoś tu zawsze biega z czymś, jakąś intencją. Mówiąc tak po cichu, ja też jestem tutaj z intencji. Nie powiem wcześniej, aż się dowiem. A dzisiaj jest ciekawy termin. Jak myślicie, będzie dużo atrakcji? No atrakcje to my nie liczymy. Liczymy tylko na to, żeby dobiec. Chcemy dobiec. Na pola lednicy. Zdajecie sobie sprawę, jaka tam potężna armia na Was będzie czekać? Tak, ja brałam udział kiedyś w tych spotkaniach na lednicy. Jakie wrażenia? Nie da się opisać. Nie da się przeżyć. Dziękuję ślicznie. A z kim rozmawiałem? Agnieszka Jaśkowiak. Małgorzata Kosmaczewska. A skąd? Bryland Kurnik. Pobiedziska. Dziękuję. Moje usta otwórz, bym Twe słowo głosić mógł. Patrzeć, chcemy słuchać. Ześlij, Panie, swego ducha. Jego światło, Jego tchnienie. Panie dyrektorze, dzisiaj ludzie będą się zmagać nie tylko swoją energią, ale ze słońcem. No tak, dzisiejszy dzień jest taką troszeczkę trudnością dla nie tylko biegaczy, bo blisko 30 parę stopni, które jest nad nami. Klimat jest ciężki do chodzenia, co dopiero mówić o bieganiu. Mamy blisko 47 km do przebiegnięcia. Asfalt będzie rozgrzany w
chciałoby się powiedzieć, do czerwoności. Sądzę, że będziemy zmagać się no właśnie z tymi bólami, które gdzieś na co dzień nas będą tutaj, które będą nam doskwierać, ale miejmy nadzieję, że biegniemy i w sensie dosłownym z Janem Pawłem II, już świętym, także mamy przy świecy, przy lampionie relikwie świętego Jana Pawła i myślę, że w tym trudnym właśnie dniu, w sensie temperatury, pogody, będzie on nas wspierał nie tylko duchowo, ale gdzieś nam trochę masażu na mięśnie nie poskąpi. Także będzie ciężki dzień, ale sądzę, że biegniemy w dobrym kierunku, w kierunku ryby, w kierunku Chrystusa, a więc cóż więcej nam trzeba. Jakieś atrakcje po drodze biegacze czekają? Będziemy praktycznie biec przez moment w Puszczy Zielonce szlakiem kościółków drewnianych, czyli kościółek w parafii Kicin, parafia Wierzenica, później Karłowice, Wrączyn. W tych parafiach będziemy goszczeni, no malownicze rejony Wielkopolski, można powiedzieć. Będziemy troszeczkę schowani od tego zgiełku tutaj ulic miejskich. Sądzę, że czym będzie mogła Wielkopolska się pochwalić, to będziemy mogli wszyscy jako uczestnicy tego biegu zobaczyć. Start 12:30. Ilu nas wystartuje? Na chwilę obecną jest mi trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że będzie nas ponad setka. Setka zwycięzców, którzy wystartują o 12:30 i dotrą do celu, czyli pod Lednicką Rybę, na godzinę 19. Tak, żebyśmy misję mieli do spełnienia w pełni, to musimy zabrać za chwilę płomień wolności tutaj spod poznańskich krzyży i zanieść go księdzu prymasowi na ołtarz, gdzie będą się palić świece właśnie płomieniem wolności tutaj zabranym przez nas spod poznańskich krzyży z czerwca 56 roku, który był no, znamienną datą nie tylko dla Poznania, ale też sądzę dla całego naszego narodu. Z kim rozmawiałem? Krzysztof Buszkiewicz, prezes Stowarzyszenia Biegowego Brylant Kurnik, obecnie dyrektor maratonu lednickiego jubileuszowego 10. Na nowy czas. Dziękuję serdecznie. Dotknij, Panie, moich oczu, abym światło widział znów. Moje usta otwórz, bym Twe słowo głosić mógł. Chcemy patrzeć, chcemy naszego maratończyka i gwiazdę, można powiedzieć, Przemka Babiarza, TVP, dział TVP Sport. Nie ukrywam, że nie było łatwo, żeby Przemek tutaj z nami biegł, jak najbardziej powiedział, że to jest szczytny cel i będzie z nami zaraz. Może tak, może po kolei tylko powiem. Aha, jeszcze bym poprosił dziewczyny. Marta, Paulinka i przepraszam, nie wiem jakie imię dziewczyny, chodźcie tutaj. Chodźcie tutaj przed nami i Zuzia, to dalej. Chodźcie tu koniecznie, bo będę was wszystkich maratończycy, kochani, drodzy i maratonki, gorąco was prosił o pomoc. Bo to są dziewczyny, które z nami biegną i które którym trzeba pomóc. Zobaczymy w miarę możliwości od krzyży pod samą rybę. Także pomagajcie nam, pchać dziewczyny, pchajcie się, żeby pomóc, żeby razem z nami dobiegły. Ja poproszę może na przysłowiową, przepraszam, że tak powiem, ale dosłownie minutę pana starostę o ciepłe słowo, chciałoby się powiedzieć o chłodne słowo w dzisiejszym dniu i może pana dyrektora jeszcze też i dalej będziemy mówić na temat sprawy technicznej, oczywiście Przemek Babiarz. Moi drodzy, z przyjemnością tu przyjechałem, z przyjemnością wspomogłem ten wspaniałe dzieło, jakim jest bieg dzisiejszy. Wiem, że to jest bieg dla tych, którzy kochają biegać, ale także dla tych, którzy kochają ludzi. Więc niech ten dzień się dzisiaj w ten sposób spełni, nie tylko ten dzień. Kochajmy biegać codziennie, kochajmy ludzi codziennie. Miejcie dzisiaj wspaniałe przeżycia do końca dnia. Wszystkiego dobrego i życzę, żeby nie było żadnych urazów, żebyście byli szczęśliwi przez cały dzisiejszy dzień i wszystkie dni następne. Wszystkim tej wytrwałości, którą macie Państwo na co dzień, ten dzisiejszy dzień to jest kolejne zwieńczenie wszystkich dążeń, które macie. Wszystkiego dobrego i sportowego zacięcia. Bardzo
proszę, żeby... To oczywiście chcemy już tak symbolicznie podarować panu staroście medal, gdzie za wielką robotę, którą wykonał do chwili obecnej i sądzę i dalej i dla pana dyrektora, również koszulka i pamiątkowy medal z 10. jubileuszowego maratonu. Może ta koszulka się przyda w przyszłym roku i jakiś odcinek pobiegniecie panowie z nami. Może się tak zdarzyć. Ja muszę państwu powiedzieć, że od lutego do dzisiaj schudłem 16,5 kg. Żeby biegać, żeby sprawę wytrzymały. Czyli wygląda na to, że 11 maraton może z nami. Panie Przemku, bardzo dziękujemy. Też parę słów otuchy, ochłody, bo mamy już tu 4 minuty. Może będzie mało wzrody. Tylko pęd nas może ochłodzić, a także świadomość celu. Kochani, bardzo dziękuję za to zaproszenie. To najbardziej niezwykły maraton, bo pokażcie mi taki drugi, w którym nie liczy się to, kto pierwszy dobiegnie do mety, lecz to, że wszyscy razem biegną do mety. Od razu wam powiem, że ja dzisiaj na letnicę nie dotrę z przynajmniej dwóch powodów. Jeden to względy zdrowotne, a drugi to fakt, że muszę o 17 z powrotem być w Warszawie. Będę zatem biegł do tego punktu na 11 kilometrze i 700 metrze. Do tego punktu będę razem z wami. Cieszę się też, że jestem w tym szczególnym miejscu, bo wiem, że to jest plac upamiętniający czerwcowe wydarzenia w 56 roku i wiem, że o ten pomnik upomnieli się działacze Solidarności w 80 roku, po sierpniu i że mniej więcej chyba w czerwcu 81 roku udało się ten pomnik znieść i całe szczęście, że się go udało znieść, bo pół roku później już by go się nie udało w ogóle. A jeszcze rzeczą bardzo znamienną jest fakt, że przecież w okresie międzywojennym na tym placu stał pomnik poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. To był taki wotywny pomnik wdzięczności za polską niepodległość. On z kolei stanął na miejscu mniej więcej pomnika Bismarcka, który do 1919 roku stał. Popatrzcie, jaka to jest sztafeta, a wiem, że z kolei jutro odbędzie się tutaj wielka feta, no o ile Lech w ostatnim meczu zremisuje, to będzie ten minimum jeden punkt związana z mistrzostwem Polski dla Lecha Poznań. Także to jest bardzo ważne miejsce, ale co jest istotne, że to miejsce, do którego biegniemy, jest chyba jeszcze ważniejsze, bo Letnica, miejsce spotkania 100 tysięcy osób, młodych, nie tylko młodych, z całej Polski na zaproszenie Ojca Góry, to będzie rzeczywiście niezwykłe. Więc wyruszamy z ważnego miejsca, biegniemy do ważnego miejsca i ważne jest to, że biegniemy razem, biegniemy ze światem, biegniemy z wielkim posłanem Janem Pawłem II. Życzę wszystkim, aby dobiegli. Dzisiaj naprawdę gorąco warto związać czapkę, no bo czapki wszyscy Kochani, czyli jeszcze jedna rzecz, no chciałem oczywiście podziękować gospodarzowi tego tutaj terenu, a więc regionowi Solidarności Wielkopolska, którzy nas zawsze tutaj goszczą i jak najbardziej też oczywiście wspomagają, bo to dzięki też pomocy Solidarności Wielkopolskiej mamy te cudowne medale. Kochani, no ja może jeszcze tutaj słowo, ksiądz Artur, sądzę, że krótka modlitwa z westchnieniem do Ojca Świętego o pomoc. Może tu też parę słów, księże Arturze. Ruszamy w imię Boże. Dzisiejsze hasło spotkania na Letnicy to w imię Ducha Świętego. Pismo Święte mówi, że Duch Święty przychodzi w lekkim powiewie. Miejmy nadzieję, że tego powiewu będzie dzisiaj wystarczająco, że wszyscy dobiegniemy. Prośmy zatem Ducha Świętego, żeby nam towarzyszył, żeby... Za godzinę. Żeby... Nie. Z jednej strony dodaje nam sił, nas umacnia darem odwagi, mocy, ale też właśnie niech nas ochładza z tą swoją mocą, zagrzewa do walki. Pomódlmy się teraz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, Duchu Święty Boże, Święty Janie Pawle II, Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Biegnijmy w pokoju Chrystusa.
Kochani, teraz poproszę symbolicznie pana starostę, pana dyrektora Wydziału Promocji i oczywiście Przemka Bawiarza, żebyśmy symbolicznie odpalili tutaj ten płomień, który będzie za parę godzin płonął na polach lednickich. I kochani, Przemek będzie biegł z tym zniczem, oczywiście z tym naszym lampionem. W lampionie są relikwie świętego Jana Pawła II, także niepowtarzalna okazja, żeby po prostu być blisko dwóch wspaniałych osób. I świętego Jana Pawła II, i naszego, i Przemka, ja wiem, tu rozumiem temat, ale tym bardziej o tym mówię, że kochani, powiem wam, że no 10 kilometrów i Przemek jedzie do Warszawy. Powiem wam, dlaczego też będzie płynął dalej, ale to będziemy mówić dalej. Bardzo proszę, podejdźmy może już, odpalmy. Ludzi, którzy są w kamizelkach tutaj odblaskowych, którzy są organizatorami, bezwzględnie trzymajmy się zasad ruchu drogowego. Na czwartym kilometrze będzie pierwszy wodopis, gdzie ewentualnie powiem, co się zmieniamy. Czwarty kilometr już będziemy mogli napić się wody. Thank you.
wiem. Troszeczkę, nie wiem, trudno mi powiedzieć, 60. Panie Przemku, jaka trasa, jakie wrażenia? No, trasa jest trudna. Trasa jest trudna przy tej temperaturze. Asfalt ma 50, powietrze 30 stopni. Ale towarzystwo jest najważniejsze, bo jest znakomite, doborowe. No i właściwie to towarzystwo trzyma człowieka na nogach. Oczywiście, że teraz mieliśmy troszeczkę przyjemniejszy fragment przez las, było trochę cienia, no ale wiem, że jeszcze przed uczestnikami maratonu są bardzo trudne chwile, a ja dobiegłem już właściwie do swojej małej mety na trasie tego maratonu, tutaj na 11, na 12, początku 12 kilometra, no bo muszę zawrócić i wracać do Warszawy, tak żeby zdążyć na 17. Także w tym roku 1/4 maratonu, tak, lednickiego, ale może zdarzy się jakoś tak, że będę mógł większy kawałek, powiedz. Biegajmy wszyscy razem. Jakby pan zaliczył ten bieg do tego serialu, bym tak to określił? To jest bardzo specyficzny maraton, ponieważ w nim nie ścigamy się o miejsca, tylko o to, abyśmy byli razem. To jest taki wspólnotowy maraton, można powiedzieć. Chodzi o to, żebyśmy w komplecie dobiegli do mety, a jesteśmy bardzo różni, prawda? Bo tak to jest w życiu. Ten maraton jest pewną metaforą całego ludzkiego życia. Bo w życiu są i ludzie mocni, i trochę słabsi, i tacy, którzy muszą usiąść na wózku, i tacy, którzy mogą pchać, i tacy, którzy zagadują wszystkich, poprawiają im humor, i tacy, którzy są bardziej milczący. Po prostu ludzie są różni, ale powinni razem tworzyć pewną wspólnotę, wspólnotę celów, wspólnotę relacji, prawda? No i ten cel jest wspaniały. Wszyscy biegną na lednicę, także na spotkanie jeszcze większej wspólnoty, także to jest wspaniała rzecz. Z mojego rozeznania dużo osób biegnie z jakąś intencją, a pana intencja dzisiejsza? Moja intencja była taka krótka, związana z tym, że mam rocznicę ślubu, także 18, więc to była moja intencja. Dziękuję się. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękuję. Panie Przemku, można? Bardzo dziękujemy. Nie wiem, może też słówko. Oczywiście, że podziękowanie przyjmuję, chociaż zrobiłem tylko tyle, że pozwoliłem, żeby w tym parku było. A resztę wykonały wszystko te panie, więc tym paniom przede wszystkim dziękujemy. Dziękujemy. I za rok, bez względu na to, jaka będzie pogoda, czy deszcz, czy nie, to też tutaj zapraszamy. Pan tutaj prosił organizator, żeby udzielić błogosławieństwa tym, którzy dalej biegną, nie? A większość tutaj biegnie dalej. Tutaj dołącza też jeden pan od nas z parafii, więc będzie powiększał jedną osobę uczestników. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bardzo dziękujemy. No i w dobrym kierunku biegniemy, mówię. To jest ryba, Chrystus, także no nie ma lepszego kierunku. Kompasy niepotrzebne, ryba to jest to. Kompasem jest nowy uczestnik, jest to ktoś, kto się nie wymieni. Szybeczka mokra. Telefony, on. Zobacz, jaki kompas. Wszystko do siatki wkładaj. Wszystko do siatki. Nie wiem, co tam siostra uszykowała. Takie małe serduszko. Małe serduszko. Małe, ale... Już ja pomogę, bo nie w tą stronę. Przepraszam, o tak, muszę, tak. Tak. O, i musi być tak, o i tak. Serduszko, ale naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć, bo no. Czuję się jakoś... Bardzo dziękuję. Będziemy na pewno radzi, jak piękne serduszko. Za jakiś dziękuję. Czas... Bardzo dziękuję. No, nie zdążyło. Bardzo się cieszę i przepraszam za takie natręstwo z naszej strony, ale naprawdę niesamowicie się cieszymy. Piękne serduszko. I będziemy naprawdę wdzięczni, jak... O, tu teraz możemy tutaj. Jak tak. Będziesz z nami za rok, a najlepiej jakby z małżonką, żeby ona też była, żeby tam gdzieś siedziała. Gdzieś to byłby dopiero cud, gdyby no ona była. Żeby pomagała, żeby tak, no... Pomożemy i biegniecie. Super by było. Wiecie, dokładnie, to... pytam. Zobaczymy, bo ksiądz powiedział, że pobiegnie. To twoje jest, tak. W jakiej to parafii zatrzymali się pielgrzymi, maratończycy, pielgrzymi, nie wiem jak to określić, ale jedno i drugie. Biegacze, którzy zdążają teraz na lednicę, zatrzymali się w parafii świętego Józefa w Kicinie. To jest w odległości prawie 10 km od poznańskiej katedry. Jakie wrażenie, jakie zdanie ma ksiądz o tym maratonie? Na pewno ta inicjatywa jest bardzo piękna.
pokazuje, że wokół tematu Lednicy jest bardzo wiele innych tematów, właśnie jak chociażby ten bieg, że z jednej strony to są przede wszystkim ci pielgrzymi, którzy są na polach lednickich, a z drugiej strony to są osoby, które biegną, a zatem ilość osób uczestniczących w tym wielkim wydarzeniu jest znaczna. To są nie tylko osoby będące na placu, ale także osoby właśnie choćby biegnące na to spotkanie. Cieszę się, że tutaj mogli się zatrzymać, posilić, tudzież odpocząć, skorzystać z toalety, także nabrali sił, by dobiec do celu. Dziękuję ślicznie. Z kim rozmawiałem? Ksiądz Andrzej Magdziarz, proboszcz tej parafii. Na placu prawdopodobnie znajduje się około 100 tysięcy młodych ludzi. Do nich dobiegnie za chwilę prawie setka osób, która wybiegła z dwóch krzyży z Poznania, niosąc ogień tutaj pod rybę. Jakie wrażenia ksiądz odnosi z dzisiejszej uroczystości? To jest coś więcej niż wrażenia. Jestem bardzo wzruszony, że do tych ludzi dotarł impuls, zaproszenie. Matki nie słuchają, ojca nie słuchają, księdza nie słuchają, nauczyciela nie słuchają, a tutaj usłyszeli, że ktoś na nich czeka. Fantastycznie, cudownie. Jestem wzruszony. Kocham ich. A maratończycy? No, to jest wyczyn już ogromny. To już nie pierwszy raz. Czekam na nich, żeby ich uściskać i podziękować. To jest wymiar kultury. Oni tworzą kulturę, jak tańce, śpiewy, maraton. To jest kultura. My wiarę przekuwamy na kulturę. I dlatego jestem im bardzo wdzięczny. Z tego co wiem, to jest 10. maraton dzisiaj, jubiluszowy. No, pogoda ich trochę przyczepiła, ale dla młodzieży w parafiach trochę oddalonych stąd o 200-300 km, co by ojciec powiedział? Że Lednica na nich czeka, że tu trzeba przyjeżdżać, że tu trzeba umyć buzię w wodach tego jeziora, w którym był ochrzczony Mieszko. To jest element naszej tożsamości. Stąd wyruszamy w przyszłość. Jak jedziemy bardzo szybko na autostradzie z samochodem, to od czasu do czasu patrzymy w wsteczne lusterko, a nie tylko do przodu. Więc to jest to wsteczne lusterko, które daje nam śmiałość, odwagę do przodu. Świetnie, dziękuję, Bóg zapłać. Dziękuję, z Bogiem, z Bogiem. Matki Bożej Kierzenickiej i folderek z kościoła. Gdyby ktoś chciał
może sobie ode mnie odebrać, albo w sklepiku. Pakujemy. Ustawmy się tylko, ale z tego... No to gul. Nie ma gul. Boję się wstać, bo zaraz mi miejsce zajmą. A u mnie w samochodzie takie dwie puszki zimne są. Ale jeszcze jeden przystanek będzie. Dwa. A to na drugim, na ostatnim. 9 km teraz macie. No to na następnym przystanku wezmę jedną z nich zimnych. W międzyczasie będzie przystanek na tych 9 km. Panie, a co panu się stało? Byłem się wykąpać w stadzie. A, plum plum pan robił, tak? Ale podziwiam też również was, bo faktycznie ta gorączka daje w kość każdemu. Proponuję i jeszcze raz przypominam, jest autokar na świeżo do góry. Bardzo prosimy. To jest zebranie. Księże kapelanie, Artur. Widać? Jesteś potrzebny. Babka piekła, tak. Kochani, oczywiście przypominam, jeżeli chodzi o sakrament pojednania, mówiąc pospolicie spowiedź, ksiądz Artur jest do dyspozycji. W lesie, tak żebyśmy gdzieś za 4-5 km też troszeczkę się
ochłodzili, zobaczymy, wyjedziemy do przodu, może uda się trochę wody, jakiegoś szlaucha, że tak powiem, po naszemu zorganizować. Jak możecie, to wciągajcie. Jak się biegnie? No pięknie. Pięknie. Tak, a gdzie biegniemy? Na Lednicę. Jeszcze daje radę, nie? A gdzie biegnie, to jeszcze daje radę. Dziękuję bardzo. Naprawdę bardzo dziękujemy. Robicie nam jest dosyć letnia miętowa herbata, czy zwykła, mieszana z miętą, trochę wody mineralnej, placki, które tu panie piekły, smacznego. To, co jest, co możemy, to życzymy miłego tu pobytu, chociaż przez chwilę w parafii w naszej Wrączyn. Parafia pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika, chociaż początki parafii są z XIII wieku. Tak podają kroniki. O Jezu. Nie, o Jezu. Nie, będziemy 19. Kochani, zwijamy się, naprawdę, bo już to dostaliśmy telefon z Lednicy, że zapraszają nas na 21. Odmówiłem, mówię, żadnych takich. 19, może 15, zobaczymy. Ja nie chcę tu być jakimś dręczycielem. Jest autokar, naprawdę, kochani, musimy naprawdę, jeżeli ktoś jest trochę, czuje się słabo, do autokaru, niech będą ci najbardziej wytrwali. Płomień leci z nami, tak żebyśmy, mówię, gdzieś 19.15, 19.20 parę wbiegli. Także dwie minuty i śmigamy dalej. Dotrwanie moich oczu, abym światło widział znów. Moje usta ostróż, by bez słowa głosić mógł. Chcemy patrzeć, chcemy. Thank you.
wielu z was było u spowiedzi. Genialnie, genialnie, genialnie. Nie marnujmy czasu. Spróbujmy nawiązać osobisty kontakt z Jezusem. Spróbujmy rozmawiać z Jezusem. To jest siła i potęga lednicy. Tutaj Mieszko wybrał Chrystusa. Tutaj my wybieramy Chrystusa. Pomimo tego, że jesteśmy ogromnym tłumem, kilkadziesiąt tysięcy, to przecież każdy z nas jest bezcenny. Nad Lednicą odkrywamy naszą absolutną ważność. Każdy jest gdzieś ważny, ale nad Lednicą odkrywamy ważność absolutną. Bardzo was kocham tą miłością Chrystusową. Wszystkie dziewczyny, chłopaków, osoby starsze, siostry zakonne. Jeszcze raz dziękuję księżom i siostrom i nauczycielom, wychowawcom za to, że się nas tutaj przywieźli. Nie ma okazji powiedzieć księżom, jak bardzo ich kocham. To cudownie. Jesteście księża wspaniali. Dlatego chciałbym podziękować za to, że jesteście z młodzieżą. Ja całe życie spędziłem z młodzieżą. Nie mam innego życia. Dlatego jesteście mi szczególnie bliscy i szczególnie drodzy. Pamiętajcie, że na Lednicę można przyjeżdżać przez cały rok. Wszystkie weekendy są wasze. Tak samo wakacje. Zapraszam was tutaj na wakacje. Papież Jan Paweł II zostawił nam 8 przemówień, które stały się 8 schodami, złotymi schodami do dojrzałości, do dojrzałej osobowości zintegrowanej. Dlatego tutaj mamy program lednicki. Zobaczcie w internecie, zobaczcie po prostu na naszej stronie program wakacji. Tego roku poprosiłem różne zakony, aby każdy zakon z osobna powiedział nam, jaką proponuje drogę do Jezusa. Myślę, że będzie to fascynujące. A w jesieni, całą jesień czekam na was tutaj nad Lednicą. Za moment msza święta. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem. Powiedział Ci Pan, powiedział Ci Pan.
Może to jest właściwy moment, ażeby serdecznie podziękować księżom za przybycie. Proszę księży, wasza obecność, proszę o brawa dla księży. Cudownie, oni nas tutaj przywieźli i przyprowadzili. Bardzo księży kocham i księżom dziękuję. Nie będzie już okazji, żeby wam powiedzieć, jak rewelacyjnie wyglądacie. Kiedyś, jeden z biskupów się spytał, czy będzie tu skiwot prawdziwą mszę świętą, a potem stanąwszy przy ołtarzu widział was wszystkich, jak idziecie i mówi niesamowite zjawisko. Bardzo was kocham, bardzo was dziękuję za waszą obecność, za wasze towarzyszenie młodzieży. Ja całe życie byłem duszpasterzem młodzieży, nic innego nie robiłem i tak mi zostało.
ta lednica jest owocem właśnie. Dziękuję wam, księża kochani, i razem odprawimy Eucharystię i na ołtarzu położymy całe nasze życie, całe nasze zaangażowanie, całą naszą miłość. Dziękuję z całego serca. Yeah.
żeby do każdego z księży dotarło, że jestem wdzięczny, że was kocham i że jesteście skarbem Lednicy, naszej ojczyzny. Ja nie wiem, jak to się dzieje, że jesteście młodzieżą. Cudowne, ja niestety nie rozumiem tego do końca, ale wiszę na Bożej opatrzności. Dziękuję wam z całego serca. Jeden z księży powiedział, że przyjeżdża tutaj po to, że... Dziękuję za posługę przy spowiedzi. Dlatego nie ja to wymyśliłem. Po prostu wymyślił to Duch Święty, sama młodzież, księża, otwartość księży. Ja po prostu nie mam już siły, żeby to wszystko ogarnąć. Bardzo, bardzo dziękuję. Zaraz za księdzem arcybiskupem biegnie maraton jeszcze, którzy biegną od Poznania, żeby złożyć meldunek i potem rozpoczynamy naszą Eucharystię. Będzie jedna mała trudność, bo widzę, że maraton się opóźnia, a Mszę Świętą chcemy rozpocząć. Myślę, że elastyczność z naszej strony sprawi, że przybycie maratonu będzie również ewangelicznym czy apostolskim wyczynem i dlatego nie będzie przeszkadzało może, jeżeli wypadnie na czytania i nikt się nie zgorszy. Jest ksiądz Suchodolski, który się zajmuje organizacją Światowych Dni Młodzieży. Jest biskup Lechowicz z Tarnowa, bardzo go kochamy, to Janna niedaleko jest. Jest biskup Marek z Łodzi, co biskup, arcybiskup Jędraszewski mówił. Jest nasz kochany prymas, który jest tutaj z nami zawsze. Jest ksiądz Heniu Tomasik, biskup. No i nasz kochany arcybiskup, który się ze mną zakłada, że jak ja pójdę na procesję, to arcybiskup przyjedzie na Lednicę. I to dotrzymujemy słowa. Jesteśmy tutaj honorowi. Bardzo dziękujemy księdzu arcybiskupowi za przybycie. Nie widać maratonu, chyba że widać. Ja nic nie widzę. Nie widać maratonu, więc zaczynamy Eucharystię, a potem proszę o dużą tolerancję, ażeby po prostu się nie zgorszyć, kiedy oni tu wlecą na czytania. Ksiądz prymas też jest człowiekiem tolerancyjnym, więc w czasie kazania ich tylko pobłogosławi. Thank you.
ponieważ jest z nami tylu księży i czekamy na maraton. Chcemy was usłyszeć. Drodzy księża, teraz będzie ten moment, kiedy chcemy usłyszeć, jak śpiewacie z nami. Kochanie, ty niech stąpi duch twój! Uwaga! I... Niech stąpi duch twój! Niech stąpi duch twój! Tak! I odnowi oblicze. To była próba. Teraz zaśpiewamy jeszcze raz. Księża, kochani! Głośno! Ojcze Janie, wielce szanowni goście i wykochana młodzieży, witamy was! Przepraszamy za odsłówkę, ale dzisiejszy dzień naprawdę jest ciężką drogą pielgrzymią. Kochani, tradycyjnie poproszę ojca Jana, księdza prymasa, księdza przewodniczącego episkopatu o poświęcenie symboliczne, pobłogosławienie naszych medali maratońskich. Oczywiście siostrę naszą, która biegła od początku do końca, proszę o udekorowanie ojca Jana, naszego żołnierza Mieczysława, o udekorowanie księdza prymasa, i oczywiście Paulinka, dziewczyna na wózku, to udekoruje księdza prymasa. I oczywiście Paulinka na księdza prymasa medal. I prezenty, kwiaty. Paulinka, słowo do młodzieży na polach lędnickich.
Jezus. Ja was witam, Pana Młodzieży w imieniu swoim i wszystkich osób niepełnosprawnych, którzy dzisiaj biegli. To jest naprawdę wielkie wyzwanie i wielka radość dla nas, że mogliśmy tutaj przybyć dzisiaj biegnąc. Ja przybyłam tu po raz pierwszy w kwestii biegnąc, ale nawet nie jestem już po raz dwunastu. Z wielką radością, z wielką złością dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi tu dzisiaj przyjść. Dziękuję organizatorom, dziękuję wójtowi Sławkowi za to, że mnie tutaj zaprosił. I dziękuję głównemu organizatorom. Bardzo wam i przekazujemy teraz ogień wolności, który zaczerpnęliśmy spod poznańskich krzyży i chcemy go przekazać księdzu Prasowi. Ogień! Gdzie jest ogień? Przyszedł. No, to weźmy ten ogień. Postawimy go tutaj przy ołtarzu. Jedna z dziewczynek, która na wózku tutaj biegła, bo biegła Zuzia, Paulinka i Marta. Marta miała na sobie od początku do końca ikonę Matki Bożej Kurnickiej Różańcowej. I w tym miejscu chciałbym podziękować księdzu proboszczowi Grzegorzowi Zbączniakowi za dar serca. Każdy otrzyma najlepszy izotonik na świecie. Różaniec, księże prymasie, prosimy o symboliczne pobłogosławienie różańcu medal. Albo nie symboliczne, pełną parą. Niech Pan błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W tym miejscu chciałem przekazać słowo od Pana Przemka, kolegi maratończyka Przemka Babiarza, który wystartował z poznańskich krzyży, ale niestety bardzo ważna sprawa rodzinna go zatrzymała. Był z nami, bieg w tym trudzie i znoju 12 kilometrów. Obiecał, że będzie w przyszłym roku i łączy się z wami w modlitwie. Powiedział, kocham was. To mu pozwolił ty słów używać. Ja to używam. Słuchajcie, maratończycy, przy sobie. Dziękuję, że ubogacacie spotkanie lednickie o kolejny wymiar. Papież mówił, że mamy przemieniać wiarę na kulturę. Ja nie mam nic wspólnego ze sportem, ale po prostu z szacunkiem na was patrzę. Bardzo wam dziękuję. Mamy śpiewy. Mamy tańce, mamy maratończyków, jest ksiądz wśród was i siostra zakonna, cudownie. Wszystkim wam dziękuję, szczególnie na wózkach. Jeszcze słowo naszego księdza kapelana Artura. Bogu niech będą dzięki, bo to jemu przede wszystkim musimy podziękować. Na początku, jak startowaliśmy w imię Ducha, mówiłem, że Duch przychodzi w lekkim powiewie. I gdyby nie ten powiew, to byśmy tu nie dobiegli. Także Bogu niech będą dzięki. Dziękujemy, kochamy was. Jesteśmy za rogiem, jeżeli ojciec nas zaprosi. Na przyszły rok musicie być 1050-lecie Chrztu Polski, 800-lecie Dominikanów i 20. lednica. Nie wyobrażamy sobie, że może was zabraknąć, ponieważ ten element waszego biegania, wybiegania, szalenie dynamizuje tutaj nasze spotkanie. Naturalnie wszyscy cierpliwie na was czekamy. Wszyscy się nie denerwujemy kompletnie. Dziękuję Krzysztof za organizację. Ściskam. A poczynajcie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję.
Tak? Dziękuję bardzo. Zapraszam. Odpocznijcie. Wszystkiego dobrego. Potem gumie, kuchanie na dole. Musimy coś wymyślić. Dobra, nie powiedzieli, że jesteśmy nieprawdziwi. Właśnie musicie podnieść te nowe. Tu się przyznamy, wymyślimy. Kto ma kupę? Nie, ale jest to zgodne wyszło. Zobaczymy, że Zobaczymy, wezwani na jego uczniów. Pan nie jest w tym gronie, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowa, a będzie uzdrowiona dusza. Teraz co się będzie działo? Teraz idziemy do... Zaraz, kochani, po udzieleniu komunii coś powiem. Błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Niech się w pokoju Chrystusa. Bogu nie będą dzięki. Maraton został dopięty. Kochani, dziękuję. Chodźmy teraz już powolutku po pacjentu, ale tam jest złożony taki lej, więc najlepiej naprawdę gęsiego po kolei. Będziemy naprawdę władzić, składzie mogli odebrać bagaże. Gratuluję, to chyba ten pierwszy poświęcony. Różaniec. Zapraszamy do roku. Ruchy, ruchy, panie Mojce, bo nie widać. Dobra, przechodźcie, przechodźcie. Nie dojdzie, nie dojdzie. Dobra, 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 dobra. Różaniec. Ja wiem. Nie widzę. Ja wiem, ale to tu się ustawia. To już zdjęcie, to już zdjęcie też. Strażacy nie dają się uśmiechać. Andrzej, niech zdjęcie zdaje. Zobaczymy, jak się w tej ekipie zebrać.
na nowy czas. Dotknij, Panie, moich oczu, abym światło widział znów. Moje usta otwórz, bym Twe słowo głosić mógł. Chcemy patrzeć, chcemy słuchać. Ześlij, Panie, swego ducha. Jego światło, Jego tchnienie. Niech wypełni całą ziemię. Otwieraj nas na słowo, gdy przemawia Pan. Wlej w nasze serca pokój i obmyj je z ran. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Życiodajny ześlij płomień, rozpal ognia żar. Chcemy patrzeć, chcemy. Ze Panie swego ducha.
Czyli smacznego. A Krzysztof, a my? Już zaraz prowadzę. Przywołujmy go z ufnością, aby w swojej mądrości kierował naszymi krokami, aby w swojej mocy pomógł nam wytrwać na właściwych drogach. Kiedy zbłądzimy, niech będzie ogniem, który ogrzeje, zapali i pozwoli wrócić. Niech będzie wichrem, co nam jeszcze pomoże wstać i pójść. Że wszystkiemu On naprawdę może zaradzić. On nigdy nie zostawi nas w świętym spokoju. Teraz w procesji siostry kanoniści Litera Świętego przynoszą zebrane intencje tutaj w ołtarz i zabiorą później ze sobą, żeby się modlić. Oh,
waszą wiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. A serca światłem Ducha Świętego przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Wstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówił: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Tajemnica wiary. My Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. O, przez wszystkie wieki wieku. W nasze winy, Ojcze nasz, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, Ojcze nasz, i nie wódź nas na pokuszenie. Zawsze będzie z wami. I słuchaj. Przekażcie sobie znak pokoju. Śpiewamy wszyscy i... O!